Cześć, występuję dziś sam, ale Ania stoi za kamerą i pilnuje, żebym czegoś głupiego nie powiedział. I tak powiem. Właśnie. Pod testem Peugeot E2008 na głównym kanale, czyli na Marek Drives, pojawiło się następujące pytanie. Widzicie je gdzieś tu. Ponieważ wiem, jak bardzo lubicie samochody elektryczne, postanowiłem na nie Odpowiedzieć. I obiecuję, że to nie będzie długi materiał, nie będę kłapał dziobem. Dowiesz się czegoś pożytecznego, więc możesz spokojnie dać lajka czy dam łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to czas to zmienić i koniecznie naciśnij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach na kanale Ania i Marek. Jadą. Jesteś jak James Bond. Obójź puhatek. Jest. jest w pytaniu poruszono kilka kwestii, więc odpowiadam po kolei. Po pierwsze, plusy i minusy ostatnich premier. Plus numer jeden, coraz większy wybór. Plus numer dwa, coraz większy zasięg. Plus numer trzy, można te samochody coraz szybciej ładować. I plus numer cztery, są coraz bardziej normalne. A teraz minusy, czyli. Rzeczywisty zasięg odbiega od deklarowanego. Zasięg bardzo często zależy od pogody i stylu jazdy. Co z tego, że elektryk przyjmie nawet 200 kW lub więcej, jak Tajkan, skoro takich ładowarek nie ma w Polsce i na Zachodzie jest ich niewiele. No i ostatni punkt, są za drogie. To są za drogie samochody. A teraz platforma, czyli albo dedykowana platforma dla elektryków, albo budowanie samochodów elektrycznych na wspólnej platformie z egzemplarzami spalinowymi. To zależy, bo jeszcze półtora roku temu człowiek z Hyundai'a, na moje pytanie o dedykowaną platformę, bez zająknięcia powiedział, że z punktu widzenia koncernu Hyundai Kia nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Tymczasem z niedawnej prezentacji nowej platformy EGMP dowiaduje się, że koncern pracował nad tą platformą od czterech lat. Dedykowana platforma ma sens przy założeniu, że powstanie na niej wiele modeli. Tak jak ma to miejsce np. w grupie Volkswagena. I wtedy to ma sens ekonomiczny, bo tylko zmienia się rozstaw osi, jest napęd na jedną lub na dwie osie, no i wielkość akumulatorów, które mieszczą się pomiędzy tymi osiami. Może też być platforma łączona jak CMP w koncernie PSA, na której powstają Peugeot 208, 2008, Opel Corsa i Opel Mokka. Każdy z tych samochodów można zamówić z silnikiem spalinowym lub z napędem elektrycznym, ale na większej platformie EMP2 powstają auta z napędem spalinowym lub hybrydy typu plug-in jak 3008 albo Grandland X, ale już nie pełne elektryki, bo taką strategię przyjął koncern PSA. Teraz ładowanie. Ani robiła kiedyś materiał o różnych typach ładowarek, ale jeśli chodzi o ładowanie w domu, to wygląda to następująco. Ze zwykłego jednofazowego gniazdka 230 V wychodzi 2-3 kW. Na tej jednej fazie można założyć jeszcze wallbox, który pozwala ładować do 7,4 kW. Potem jest już potrzebna trzecia faza, i wtedy można ładować nawet do 22 kW, o ile ma się odpowiedni przydział mocy, ale to już do przegadania z zakładem energetycznym. Zdaje się, że Zachar chciał mieć. Co najmniej 11 w domu i nie wiem, jak się to skończyło. Warto jeszcze sprawdzić, jak szybko można ładować dany samochód, bo na przykład hybrydy typu plugin zwykle ładuje się 3,7 kW. Z pewnymi wyjątkami, na przykład Outlandera można ładować z Szademo, a klasę A z CCS. W niektórych modelach elektrycznych może okazać się też konieczne dopłacenie do możliwości szybszego ładowania, na przykład do 22 kW z gniazda typu 2, lub jak w przypadku Renault Zoe. W ogóle za możliwość szybkiego ładowania CCS, bo podobno połowa klientów ładuje Zoe tylko w domu. Gdybym ja miał dziś kupić samochód o napędzie elektrycznym, to pewnie bym go nie kupił. To znaczy, musiałbym na niego wydać co najmniej 200 tysięcy, bo tyle kosztuje samochód z realnym zasięgiem podchodzącym pod 400 km bez przesadnych poświęceń. Bo taki samochód potrzebuje. Biorąc pod uwagę stan infrastruktury dziś, to jeszcze nie ten moment. Samochód elektryczny ma dla mnie sens wyłącznie do miasta, ale prywatnie ja takiego samochodu dziś nie potrzebuję. Owszem, w ofercie jest parę takich modeli. Gdybym miał coś polecić, to pewnie celowałbym w najtańszą wersję niż Leafa, w Opla Corsa E, no chyba, że jeszcze jakiś E-Up czy E-CityGo, jak już naprawdę nie musisz niczego wozić w bagażniku i chcesz korzystać z buspasów i darmowego parkowania w mieście. I to się wtedy opłaca. Ponieważ samochód elektryczny, nie licząc Tajkana, jest raczej nudną puszką, chciałbym, żeby przynajmniej był oszczędny i żeby mógł sam sobie stawiać wyzwania i osiągać jak najlepsze rezultaty. Czyli wszystkie ekowskaźniki, rekuperacja, ewentualnie automatyczna rekuperacja, to wszystko jest mile widziane, czyli bardziej lift niż coś z PSA. I tak to wygląda w dużym skrócie. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o elektromobilności w najbliższych dwóch trzech latach będzie pojawiać się coraz więcej stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych, więc to co dziś wydaje Ci się kosmosem abstrakcją za dwa lata może być czymś zupełnie normalnym. Po prostu będziesz miał elektryka do jazdy po mieście i to będzie tanie, to będzie opłacalne, będzie gdzie ładować, może też coś na średnich dystansach okaże się sensowne. Na pewno macie zastrzeżenia i podejrzenia, obawiacie się o ekologię, bo dpf -y też się wycina z myślą o środowisku, więc zachęcam Was do obejrzenia materiału, który na ten temat przygotowała Ania. Link w opisie tu pod filmem i gdzieś tu naokoło mnie na ekranie. Poza tym jeszcze materiał o rodzajach ładowania. Bolało? Nie? To daj łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli bolało, to proponuję, żebyś puścił, puściła ten materiał z prędkością 75%. Tak brzmi pertyn, kiedy chce coś szybko powiedzieć.